Jutro, tłusty czwartek, rozpoczynający ostatni tydzień karnawału. Według polskiej tradycji dzień, w którym dozwolone jest objadanie się na naszych stołach, goszczą pączki lub faworki, zwane także chrustami. Pączki, czyli kulisty smakołyk z drożdżowego ciasta wypełniony nadzieniem, to prawdziwa kaloryczna bomba. Jedna sztuka to średnio niemal 250 kilokalorii, ale ta wartość zależy od dwóch czynników: ilości wypitego podczas smażenia tłuszczu i rodzaju nadzienia. Do pączków trafiają dzisiaj przeróżne nadzienia: marmolady owocowe, budynie, kremy czekoladowe, drylowane wiśnie smażone w syropie. Dawniej tradycyjnym wypełnieniem pączka była słonina, boczek lub mięso. Słodka wersja pojawiła się w Polsce w XVI wieku. Kula ciasta zawierała wówczas orzech lub migdał. Niezjedzenie pączka w tłusty czwartek według wierzeń ludowych ma wróżyć niedostatek i brak powodzenia. Faworki, czyli chrusty, to smakołyk polski, niemiecki i litewski. Ciasteczka z kruchego śmietankowego ciasta również smaży się w głębokim tłuszczu i po usmażeniu posypuje obficie cukrem pudrem. Doskonały chruścik jest cienki, delikatny i bardzo kruchy. By taki efekt osiągnąć, do ciasta należy dodać nieco mocnego alkoholu lub odrobinę octu, który zapobiega chłonięciu tłuszczu. Druga tajemnica udanego faworka to zabieg wymagający wysiłku i to niemałego. Ciasto bowiem po zarobieniu należy porządnie wybić wałkiem, wielokrotnie je składając. Efektem tego brutalnego zabiegu jest napowietrzenie ciasta, w którym podczas smażenia rosną wypełnione powietrzem bąble przydające ciastku chrupkości i delikatności.